Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na łowcy i dzisiaj na pewno będziemy próbować robić tutaj lochy, bo mamy dużo straty do Sona. Zaraz wam tutaj oczywiście powiem, gdzie tak naprawdę będziemy upatrywać swoich okazji, w tym, żeby właśnie pokonać jakiś loch, żeby tam jakiegoś expa zdobyć. Na wstępie możecie zostawić kciuka w górę pod filmem, rzadko o tym wspominam na początku, ale teraz wspomnę, bo właśnie ostatnio tych kciuków nie było wcale dużo. Były te odcinki z przebierania, tam też były lochy, może nie wszyscy o tym wiedzą, tam zawsze sobie można przewinąć do tych lochów, no ale nie każdego to przebieranie interesuje, także teraz możecie tego kciuka w górę zostawić. Dobra, i tak, zanim przejdziemy do lochów, zanim wam tu powiem co i jak w tych lochach, to pokażę wam rankingi, bo dużo osób pyta mnie, bardziej prosi, żeby w tych seriach, w tych odcinkach pokazywać właśnie rankingi z każdego serwera, na którym gram, jak to wygląda na dany moment i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy mi tam nawet zarzucali, że nie pokazuję tylko dlatego, bo nie jestem top 1. No ja top 1 akurat zazwyczaj nie jestem, przeważnie jest ktoś lepszy. Na S37 teraz ostatnio wyszedłem na top 1 i tam już no raczej jestem, można powiedzieć, już tak pewnie tym top 1 graczem, ale na pozostałych trzech serwerach nie jestem. Ale to nie chodzi o to, to bardziej chodzi o to, że po prostu wy mnie o to prosicie, a ja zapominam pokazywać. Zresztą tak samo jak z lochami tutaj, gdzie robimy te lochy przez cały odcinek, ja te walki zapisuję, żeby wam pokazać na koniec, a na koniec się żegnam i totalnie zapominam i potem albo dogrywam, albo po prostu tego nie ma, więc z tego to wynika. No ale okej, jak tutaj wyglądają rankingi? No Azuria bezapelacyjnie top 1, Demon Hunter, także no tutaj pod względem levela i pod względem generalnym tak naprawdę top 1. Drugi jest Cinu. Cinu tutaj bardzo od nas nie odstaje, ale mimo wszystko trzeba mu przyznać, że ten level większy ma, 375. Kolejny jest bodajże Son, to jest zwiadowca, to jest w ogóle top 1 zwiadowca serwera, 372. No i na czwartej pozycji jesteśmy my, 370 level. Dzisiaj będziemy chcieli tego Sona prześcignąć, zobaczymy czy się to uda, mam nadzieję, że tak. Dzisiaj jeszcze te żawki nie robiliśmy, jest w ogóle weekend expa, dlatego też właśnie chciałem ze dwa levele wbić, żeby tego expa zawsze troszkę więcej sobie dostać po prostu z tych misji. No i my jesteśmy, tak jak mówię, jako czwarta, więc i tak uważam, że nie jest to źle, nie jest to zła pozycja jako właśnie no czwarci na serwerze po prostu, z tym, że no tego nie widać pod względem rankingu, bo my tu większość walk przegrywamy nawet ze słabszymi rywalami, niestety dzięki tej naszej klasie, więc no tak to wygląda po prostu. Tą klasą no naprawdę, jeżeli się nie zrobi takiej przewagi jak Azuria, tylko tam jakąś delikatniejszą, to jest w sumie to samo co z berserkiem, to niestety dostaje się ostro w ciry. No i jest tutaj Misiek top 1 mag, który też jest u nas. Wojownik to nie wiem, w sumie chyba Synuś jest teraz top 1 wojownikiem. Next tutaj widzę, że jest blisko, ale jeżeli chodzi o wojów to tak. Koksu jest tutaj jako pierwszy paladyn serwera też. No i generalnie tak to wygląda, jak ktoś chce sobie tam bardziej, wiecie, szczegółowo prześledzić, to niech sobie zatrzyma po prostu gildię. Jeżeli chodzi o gildię, to jesteśmy na pierwszej pozycji, ostatnio nie pamiętam czy to było na odcinku, czy też nie, mieliśmy nawet 1000 przewagi czci nad top 2 i top 3 gildią, bo tam Protego i Hatka szły, można powiedzieć, web w web. Ostatnio nas zaczęło Protego atakować i co ciekawe zaczęli wygrywać na ostatnie 4 walki chyba i tylko jedną wygraliśmy, reszta to były przegrane. No i niestety można by powiedzieć, że przez to tą przewagę straciliśmy, tak? Bo mieliśmy tam chyba 7200, 7300 czci, oni mieli tam około 6300 właśnie, tak jak mówię, no 1000 przewagi było. Teraz to straciliśmy, wczoraj obronę z Protego wygraliśmy i dzięki temu wróciliśmy na top 1 pozycję, bo tak to byliśmy na dwójce. Ale generalnie no teraz z tego co widzę, no to walka zaczyna się z Protego i teraz z tym Protego idziemy web w web i tutaj staramy się jako tako właśnie no między sobą walczyć. Z Hatką teraz już tak naprawdę wszystko wygrywamy od jakiegoś tygodnia, czy nawet dłużej. Tam chłopaki sobie liczą walki, bodajże jest 20 chyba 6 albo 27 do 9 dla nas, także no jest to naprawdę sporo. Tak jak mówię, no my tutaj głównie ich atakujemy i te walki wygrywamy większość, znaczy tak jak mówię, no od tygodnia to praktycznie wszystkie. Nieraz jest blisko, oczywiście wiadomo jak to w tej gierce bywa, nieraz tem RNG, ale generalnie praktycznie wszystkie wygrywamy, także jest git. No twierdzę, nas bardzo nie interesują pupilki. W tych pupilkach spoko się ostatnio zadziało.
Natomiast no tutaj też niestety, tak jak wiadomo, RNG. Dlaczego? No dlatego, że tutaj jeżeli chodzi o pozycję od top 5 do top 1, no to tak naprawdę zobaczcie, różnica tej czci to jest powiedzmy 400, niecałe 400 między właśnie top 5 a top 1. Także tak naprawdę no my tutaj idziemy między sobą łeb w łeb. Cmoszka to jest osoba, która ma tej czci o wiele mniej, bo tam o 2-300. Tak więc no mówię, od piątki w górę tak naprawdę jest to wszystko bliskie. Od tutaj szóstki w dół, no już są chłopaki troszeczkę dalej, jeżeli chodzi właśnie o tą cześć. No im tutaj będzie ciężej dogonić, ale my tutaj zależy. Nieraz się tak zrobi, że na przykład, nie wiem, ostatnio, kiedy? Wczoraj chyba. Wygrałem na Azurie w pupilach, dostałem chyba 160 ci. Natomiast potem przegrałem swoim 200 petem. Przegrałem na jakiś tam 20 pet na 200 poziomie, przegrał na jakiegoś 20 peta tam chyba 120 poziom i straciłem 180 czci, więc mimo że wygrałem na Azurie, który był wtedy bodajże top 1 albo top 2, to i tak byłem na minusie, nie? Bo tam RNG mi nie przypisało w tej kolejnej walce. Także no mówię, no tutaj od tego dużo zależy, ale generalnie my byliśmy tak naprawdę do tyłu tam w ostatnim odcinku, byliśmy chyba na właśnie na piątej pozycji, także spoko, że troszkę jakby nie było, nadgoniliśmy tutaj. No jeżeli chodzi o ilość, to tak, Son ma jednego więcej, bo ma Włodka, my dzisiaj będziemy znowu próbować tego Włodka pokonać, zobaczymy czy się uda. Oprócz tego, poczekajcie, tutaj do rankingów bym chciał, oprócz tego Azuria ma więcej, bo tak, on ma Włodka, to jest 8.5, ma z kopalni 20, to jest 8.6 i Esteros to jest 8.7, więc no tutaj to jest właśnie, tam zginęły te 3 pety, tak? No my kopalnie póki co, w ogóle jeżeli chodzi właśnie o twierdzę, to mamy 20. Salkę też już dobiliśmy 20 jakiś czas temu, no i teraz sobie kopalnie będę chciał lecieć tylko i wyłącznie kopalnie do 20 poziomu. Dlaczego? Ano dlatego, że no tak jak już mówiłem, z tymi gemami mi się nie śpieszy, mimo że gemy, zobaczcie, mam bardzo słabe, bo to są cały czas z 10 kopalni, to i tak tę czwartą pozycję na serwerze pod względem levela mamy, więc no wiadomo, jakbym na przykład teraz dobił sobie tą twierdzę, tą kopalnię na 15 i wymienił gemy, na pewno by mi to dużo dało, o wiele prościej by lochy padły, ale już wolę po prostu raszować do tej 20, wtedy ten boost będzie naprawdę duży, jeżeli właśnie chodzi o te gemy, no i przy okazji dostaniemy tego pupilka. Okej, ranking podziemi niezbyt ważny, więc też tutaj nie będziemy się rozwodzić, nie ma to najmniejszego sensu i tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o rankingi to tyle, więc chyba możemy sobie przejść do pupili, w sensie do pupili, do lochów. Tutaj do wiedźmy nic nie ma co odkładać, tutaj możemy coś wrzucić do kibla, skoro już i tak jesteśmy i jesteśmy w ekwipunku, powiedzmy plus 20, łączna odporność 15. Czy my to chcemy podmienić? Chyba nie, no 20 to nie jest jeszcze nie wiadomo co. Na epiku będziemy się następnym przebierać, bo jeszcze jest właśnie jedna ciekawa sprawa, mianowicie dobiliśmy sobie do E70 tej takiej potęgi, powiedzmy run. Kto tam się w to nie zagłębia, no to możecie napisać w komentarzu, jeżeli kogoś to ciekawi, to tam wyślę tabelkę. W każdym bądź razie dobiliśmy do E70, a od E70 jest ten boost, który został wprowadzony w ostatniej aktualizacji, gdzie był właśnie ten balance run i po prostu dzięki temu teraz już nie wiem jaka to jest liczba, ale bodajże już S100 nam przekręciliśmy, więc już możemy maksymalne bonusy z run właśnie dostawać na tej postaci, także na pewno będziemy chcieli to wykorzystać na następnym epiku, głównie po broń, tą broń znaleźć no przynajmniej tak z 50, powiedzmy 5%, coś w tym stylu na pewno bym chciał, no bo te runy naprawdę dużo dają, tak więc dlatego też między innymi się będę chciał właśnie na tym epiku następnym przebierać i tam już troszeczkę poszukać. I tyle, jeżeli chodzi o runy, to tyle, myślę, że nie ma co. Co my tutaj w tych lochach jesteśmy w stanie pchnąć? Jesteśmy w stanie pchnąć 3 Hamoridory, z tego co wiem. Tutaj jedną górę Olimp, tutaj nordyckich bogów jednych, no i jeżeli chodzi o strefę świata to tyle, więc no nawet te 3 Hemoridory nam dadzą prawie cały pełny level, także no to jest bardzo dużo. Oprócz tego troszeczkę Tornad standardowo, no i tego Włodka będziemy próbować, mam nadzieję, że może mi się tutaj uda. Zaczniemy sobie od tego Hemoridoru, to jest mag, no i powinno nam tutaj w miarę to powiedzmy łatwo pójść, jeżeli chodzi o tego maga, dokładnie, ostatnio go próbowaliśmy, nie siadł, a teraz zobaczcie, kilka grzybów i siadło dosyć prosto. Będziemy tu zapisywać, mam nadzieję, że standardowo nie zapomnę, to już poodznaczam, bo to wszystko widzieliście, żeby mi się tutaj syf nie porobił. Mam nadzieję, że standardowo nie zapomnę właśnie sobie
właśnie sobie to, tego pokazać po prostu na koniec odcinka. No ale dobra, lecimy dalej. Nie umarła armia, to jest wojownik, no on też wydaje mi się, że powinien tutaj prędzej czy później paść, no bo mówię, no to jest wojownik, to jednak swoje tutaj zrobimy jako właśnie ten łowca. Jeszcze tutaj się możemy za chwilkę porównać do Sona, dokładnie 371 level wbity, super, też nam tutaj zapisało, od razu przejdziemy, zapiszemy, jest git. Możemy się porównać do Sona, bo właśnie mówię, no z nim te lochy sobie zawsze sprawdzam. No on tutaj tej z ręki ma 500 więcej, natomiast HP ma 3,5, no też ma podstawę więcej, ale HP no w sumie też, bo on tutaj ma, z tego co wiem, no właśnie, on ma gemy tam po 400, czyli to jest bodajże coś około, chyba on z 13 kopalni ma te gemy, więc no te gemy mu na pewno trochę dają, ale zobaczcie, no na przykład na broni runka o 1% większa, więc niewiele, a 15 średnich traci, więc no mówię, to zależy. Oprócz tego on też ulepszone przedmioty ma tutaj głównie razy 8, a broń ma razy 7, więc no tak to wygląda, my mamy broń razy 10, a resztę razy 8, ale generalnie no te statystyki ma lepsze, nie ma co mówić, więc no na pewno te lochy mu było łatwiej pchnąć, no ale jak sami widzicie, nam też to w miarę łatwo pada. Dobra, teraz mamy pająka, to jest Szelantula, czyli zwiadowca, czyli on też powinien nam tutaj paść, dokładnie, zobaczcie ile nie wydaliśmy, nie wiem, 50 grzybów i 3 hemoridory padły, co dało nam 900 milionów expa, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Nie wiem czy tu w sumie dobrze, że tak co chwilę wchodzę i zapisuję, no ale mniejsza z tym. Portalu na razie nie ruszam, chociaż może spróbujemy ruszyć, to jest zwiadowca, ale my tutaj raczej za dużo nie zrobimy, chociaż okej, pierwsze odrodzenie, drugie odrodzenie, super, no to okej, jakby trzecie odrodzenie, może się uda go, a nie, tutaj za dużo uników zrobił, chociaż zobaczcie jaki krytyk, zrobimy ten portal, dobra, okej, nie było pytania, no to spoko, 5-2 portal zrobiliśmy, teraz mamy 5-3, a wczoraj mu zabrałem chyba z 10%, więc taki byłem pesymistycznie nastawiony i nawet go nie chciałem klikać, a tutaj proszę, praktycznie cały portal na odcinku, no to jest jedyny plus tego łowcy tak naprawdę, to jest jedyny plus, że w tych portalach może zaskoczyć, czy to w gildyjnym, chociaż w gildyjnym rzadko, ale właśnie w tym portalu solo dosyć często się właśnie zdarza coś takiego. Dobra, mamy władcę dziewiątek, władca dziewiątek to jest wojownik, nie, wojownik to był chyba paladyn, tak? Dokładnie, to jest paladyn, to przepraszam, mój błąd, bo on tutaj pierwszy cios zadaje dosyć mocny, no i jego już z tego co wiem tutaj Son nie machnął, więc i my nie mamy raczej szans, chociaż zobaczcie, że mu schodzimy dosyć fajne, do dosyć fajnych wartości tego HP. Ale mimo wszystko chyba nie ma co tutaj klikać, chcemy się bardziej skupić dzisiaj na tym włodku właśnie głównie ze względu na pupila. Tutaj przejdziemy sobie od razu z Omnibuma na tego diabłoczorta do karmienia, jeżeli oczywiście uda się pokonać włodka. W każdym razie no ten na pewno jest do zrobienia, jak tą broń sobie zmienimy na większą runę, to jest jakby pewne. Dobra, teraz mamy meduzę, meduza to jest mag, no i zobaczcie, że kilka pierwszych prób już tam po 2 miliony, 5 milionów, teraz 9, także ona powinna dosyć szybko paść, no expa nam za wiele nie dała, ale mimo wszystko zawsze spoko. Dobra, mamy jakieś tutaj, o, punkty życia 13% już, zobaczcie, jakie już runki jesteśmy w stanie sobie tutaj zdobywać. Dobra, to jest za prawie 10 milionów, więc spoko, dosyć drogie, możemy wziąć tu, tutaj mam generalnie takie itemki droższe, powiedzmy do właśnie wiedźmy, czyli tak, góry o nim już raczej więcej nie zrobimy, dokładnie, bo to jest kolejny mag, ale tutaj już Son go nie ruszył, więc nie ma to najmniejszego sensu klikać. Tutaj te uświęcona tradycją szkoła magii, to jest ten zwiadowca, ale chyba jeszcze nie czas na niego, no tutaj na pewno bardzo dużo nam da, jeżeli ta runa będzie o te 20% większa, no to na pewno bardzo dużo tutaj w tych lochach klikniemy. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tego hakera Jana, haker Jan to jest wojownik, no ale też z tego co widzę nie ma co, no w sumie nie będę, tutaj tak wiecie, poglądowo sobie poklikam te inne lochy, ale generalnie to co mamy na celu jakby zbić, to sobie będziemy na to wydawać grzyby, po prostu więcej tych grzybów. No tu mamy tego maga, ale niestety no on jest jeszcze za mocny dla nas, zobaczmy jak to tutaj z nim walka wygląda, no słabiutkie te kryty, teraz bez kryta. No nie, no też jeszcze jest to za wcześnie, no te gemy na pewno też mocniejsze by się przydały, ale mniejsza z tym, dobra, czyli to nic, to nic, a i tutaj mamy tego węża Midgardu, 420 level, czyli my za niego powinniśmy dostać 300 milionów expa, także na pewno też fajnie by go było zabić, tylko zobaczcie, no tutaj Son go ubił, a nam w ogóle nie ma bliskich prób, to jest zwiadowca, co prawda z ręki nie ma za bardzo, za wiele po prostu, natomiast on ma sporo, sporo ma HP jakby nie było, zresztą no sami to widzicie, kurde, tyle, nie wiem czy on jest w sumie do zrobienia,
Thompsonowi musiało wyjść naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo uników. Tutaj 22,5 tysiąca zręczności, tak jak mówię, no to nie jest wcale dużo. No tam pół HP mu żeśmy zbili, ale mimo wszystko zobaczcie, że no nie chce on za bardzo tutaj współpracować z nami, powiedzmy, no 65 milionów. Dobra, powiedzmy do 2200, 130 grzybów jeszcze na niego. Jeżeli on faktycznie nie padnie, no to tam 9 milionów, no to była chyba idealna próba. No dobra, no to on może faktycznie jest do zrobienia, tylko ja tutaj nie będę na niego nie wiadomo ile wydawał. Mówię, do tych 2200, potem sobie wejdziemy do strefy mroku, tam spróbujemy poklikać, a jeżeli by się tam wszystko udawało w miarę szybko, to jeszcze może do niego wrócimy i tam parę prób jeszcze na niego sobie, powiedzmy, zmarnujemy. No chyba, że się uda pokonać, no to oczywiście to nie będzie marnotrawstwo, tylko inwestycja w level. No ten 372 bym chciał dobić, to jest takie minimum, potem sobie tam już zawki klepać właśnie na tym 372 levelu. Na pewno to będzie spoko. Dla nas po prostu. No bo mówię, z tej jawki zawsze więcej tego expa nam siądzie. No kurde, zobaczcie, no tam te 9 milionów to była naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna próba. A teraz nie chce niestety nam paść jakoś szybko. No tak jak ten chemo, cała reszta nam padła praktycznie za darmo, a tutaj on stawia duży opór, ale ja tak właśnie kojarzyłem, że z nim tutaj wcale tak prosto nie będzie, więc tam no mówię, no Sonowi nie wiedziałem tam dokładnie jaka to była próba, ale musiała być naprawdę jakaś bardzo szczęśliwa. Dobra, mamy koszmar speca od dezynsekcji, czyli to jest zwiadowca, no to on powinien paść. No Son ma, co jest? Musisz poczekać trochę dłużej. Son ma tornadko na poziomie 630, więc do tego 630 na pewno możemy sobie lecieć bez większych problemów, tak mi się wydaje. No a dalej zobaczymy, co tam będzie jako kolejne. No tu był wojownik, teraz jest zwiadowca, więc też powinien paść w miarę szybko. Teraz jest mag, także też powinien. Chociaż no, o, dobra, padnie, ważne, nie było tematu. Dobra, kolejny mag też, okej, trochę nam tu ekspadają, tamten padł praktycznie od razu. No i jest kolejny zwiadowca, który też padł, super. I teraz co? No wojownik, ale jak tego wojownika pokonamy, no to się zrównamy z Sonem, jeżeli chodzi właśnie o to tornado. Dobra, buty za 2 miliony to dość tanie, rękawice za 6 możemy zostawić, pasek pójdzie do sprzedaży. To jest za 10, więc jak najbardziej musi zostać. Sporo mamy tych trinkecików tutaj, jeden, drugi, trzeci, więc no i pierścieni też mamy 3, także spoko, jakby to wieźmia chciała jakoś tam w niedalekiej przyszłości, no ale zobaczymy. Dobra, mamy prawie 20 milionów, cyk, 630 tornadko, wchodź i próbujemy jeszcze tego Don Quixota, zobaczymy czy nam to, tam prawie niecałe 2 miliony, znowu niecałe 2 miliony, co ciekawe, dwie takie fajne próby, no ale dobra, on też padł, super. No może nawet tym tornadem dobijemy ten 372 poziom, byłoby na pewno spoko. Dobra, kolejny padł, to był jakaś seria magów, teraz znowu zwiadowca i znowu mag i mamy 372 level, więc świetnie. No już tutaj nie, ja w ogóle mogę rozmontowywać, ale ja to sprzedawałem, to też mój błąd. Dobra, no to jeszcze za 4 miliony to możemy sprzedać, ale już tutaj, i rękawice za 6, dobra, no to niech też pójdą. No i pierścionek za piąteczkę niech też pójdzie. Już trudno, bo tutaj znowu mi się robi ciasno, jeżeli chodzi o ten ekwipunek. Nie byłem świadom, że tak dużo pokonamy właśnie tych tornadek. No i teraz jest zwiadowca, więc wydaje mi się, że i on by był do zrobienia. Tylko czy my chcemy dalej go tutaj męczyć i dalej klikać? Wydaje mi się, no dobra, no skoro padł, no to spoko. Teraz jest maguś, więc też chyba padnie. Do kolejnego wojownika poklikajmy. O, dokładnie, do tego, już tutaj nie ma co. Swoje zrobiliśmy. Dobra, tu jakąś misyjkę nam od razu zaliczyło. Robimy sobie wartę jeszcze na godzinkę. Znowu, mamy jakiś hełm za 6 milionów, to na razie niech będzie. Tutaj są, w ogóle tu bym jakiś taki, powiedzmy, kurde, ta myszka. Tutaj zrobimy sobie w ten sposób, tutaj są pierścionki. Dobra, no na razie niech tak leży. Okej, no i tak naprawdę jeżeli chodzi o lochy takie, które planowałem zrobić, to wszystko. I teraz chyba przejdziemy sobie do tego włodka. Ten włodek jest tak naprawdę najważniejszy na ten moment, właśnie żeby go pokonać. No był ostatnio ten 4 razy event, spuchły nam statystyki. My tam ten 4 razy event sobie robiliśmy w piątek odcinek, także no jeszcze była sobota, jeszcze była niedziela, gdzie tak jak mówię, no te statystyki spuchły, tego expa dostaliśmy sporo. Oprócz tego doszły pupile jesienne, kto w ogóle jeszcze nie złapał, to od 1 września można te pupile jesienne zdobywać, tam bodajże w każdym żywiole są, z tego co się orientuje ogień i woda są w nocy, w jesienną noc, natomiast zręczność, w sensie światło, co tam jeszcze jest, ziemia i mrok są w dzień, w jesienne dni, więc też właśnie dobrze
dobrze, żebyście je sobie połapali, bo jak wszyscy wiemy, każdy pupil to jakieś tam dodatkowe statystyki. No to też nam na pewno pomogło, także wydaje mi się, no, że tego Włodka powinniśmy tutaj kliknąć. Tylko pytanie, czy to będzie jakoś bardzo drogie. Chciałbym, żeby nie, chciałbym, żeby tutaj nam szczęście dopisało. No ale nie mam pewności, czy właśnie się uda, czy też nie, zobaczymy. No na razie mu tu tak zbijamy do, powiedzmy, 80 milionów. To chyba taka najlepsza próba, z tego co kojarzę. Także no szału nie ma, no ale kurde, jakbyśmy się tu odrodzili ze 4 razy, jakieś Kunegunda uniki magiczne jakby porobiła, to myślę, że byłoby w stanie. No na pewno, mówię, jakbyśmy te gemy z 15 kopalni dobili, to by było o wiele prościej, to by było praktycznie pewnie za darmo by to padało. W sensie no, ten Włodek by padł, no a teraz się z nim musimy niestety namęczyć, ale wydaje mi się, no kurde, dobrze by go było zrobić, nie oszukujmy się. Ale nie wiem, nie wiem, no zobaczymy zaraz, jak to tutaj wszystko pójdzie z nim. Jaką sobie dajemy, powiedzmy, ile my na niego chcemy przeznaczyć? No wydaje mi się, że do 1500, do 1500 znowu, powiedzmy te 300 grzybków. No jeżeli się uda, to spoko, jeżeli nie, no to trudno. No chciałbym, no ten Włodek to jest taki, wiecie, nie tylko, że tam 300 milionów expa, no fajnie zdobyć, fajnie, nie, w sensie no, fajnie zdobyć, fajnie mieć, ale też to nie jest taki mus, no ale ten ped w mroku to jest jednak, jednak dużo daje, nie? Ja tam karmię tego Omnibooma, wydaje mi się, że jest to dobra decyzja pod tym względem, że niektórzy z tego co wiem po prostu czekali, bądź też czekają z karmieniem czegokolwiek, żeby właśnie do momentu pokonania tego Włodka, jak tego Włodka pokonają, to wtedy sobie zaczynałem karmić tego 19 peta, który tam za niego jest, powiedzmy. No mi się wydaje, że to jest takie marnowanie dni, gdzie ja tam tych jedzonek mi tak naprawdę bardzo jakoś nie brakuje. To wydaje mi się, że to jest właśnie marnowanie dni, że tego Omnibooma w każdym momencie mogę porzucić i po prostu przejść na tego 19, bodajże w listopadzie jest zawiszawsza, czyli to jest 18 i potem jak już przyjdzie czas, o tam 33 miliony, no to chyba pierwsza taka bliska próba. No i powiedzmy ten zawiszawsza nakarmimy, jak przejdziemy na tego Omnibooma, no to już te 50, powiedzmy, jedzonek, czy tam na ilu skończymy go karmić, będziemy do przodu, nie? Także no na przykład, nie wiem, teraz z tego co wiem, jedynie na serwerze Sony i Azuria karmią właśnie tego diabłoczorta, no my będziemy na pewno przez to do tyłu i możemy przez to przegrywać na przykład z takim Azurią, ale jeżeli dojdzie do momentu karmienia Omnibooma, no to my sobie to na spokojnie nadgonimy, bo tego Omnibooma będziemy mieć do przodu, nie? Ja wychodzę przynajmniej z takiego założenia, nie wiem czy to jest słuszne czy niesłuszne, no ja sobie tak gram po prostu, każdy tam, wiecie, ta gra też polega jakby nie było na myśleniu, więc każdy sobie tam musi jakoś zaplanować co i jak chce robić, przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra, no jeszcze 100 grzybów na tego Włodka, no i kurde, no byłem, no tam 52 miliony, byłem taki trochę takiego zdania, że może udałoby się go pokonać dzisiaj, 23 miliony, 84, no tak liczyłem po cichu na to, że się uda, ale z tego co widzę jeszcze z nim tu są problemy, no ciężko jest to wszystko tutaj ogarnąć, jeżeli chodzi o te lochy. No wydawałoby się, że to jest wojownik, więc my jako łowca plus właśnie Kunegunda, jakbyśmy tam podziałali, to wydawałoby się, że on wcale nie jest taki trudny, no ale zobaczcie, że męczarnia z nim jakby nie było jest. Nie pamiętam, na którym levelu go pokonałem na Berserku, jakiś czas temu to sprawdzałem, ale teraz mi wyleciało z głowy. No i niestety sami zobaczcie, że chyba coś koło tego, wydaje mi się, że coś koło 375 tam na tym Berserku on padł, no ale... Ale no sami zobaczcie, jak to tutaj wygląda. No 1500, czyli już ten nasz limit, powiedzmy, został przekroczony, powiedzmy. Dobra, tutaj mamy jakieś, no tego tornada już nie chcę bardzo klikać, bo nie mam miejsca. Spróbujmy jeszcze na tego węża Midgardu troszeczkę wydać, powiedzmy z 200 grzybków do 1300. To nam oczywiście nic nie da, chociaż właśnie, w sumie racja, to nam nic nie da, więc czy jest sens go klikać? No nie ma chyba sensu. Dobra, no to jeszcze tego Włodka, bo ten Włodek da nam pupila, to jest tylko i wyłącznie. Nawet jakbyśmy zabili Włodka i węża Midgardu, to by nam levela nie dało, ale wiecie, Włodek za to sam da nam pupila, więc tego węża na razie sobie odpuścimy, nie ma sensu. Będziemy sobie po prostu próbować klikać tego właśnie Włodka. No tam 40 milionów, kurde, no im dłużej klikamy, tym 55, im dłużej klikamy, tym te próby są jako tako, można powiedzieć, bliższe.
ale mimo wszystko i tak dalekie, nie? Zresztą sami widzicie, jak to tutaj wygląda. No słabo ten serwer wypada, jeżeli chodzi o pupile, pod tym względem, że na przykład, nie wiem, w ogniu teraz muszę karmić pirodliszkę, jak już nakarmiłem 20, bo ani jakoś Sylwester, no jeszcze długo, jakiś czas do niego. Jeżeli chodzi o... co tam jeszcze jest? Walentynki, tak? No to walentynki tym bardziej, jeszcze dalej. No portal jeszcze nam troszkę zajdzie, zanim go zamkniemy. Wydaje mi się, że chyba nawet pirodliszkę wykarmię szybciej, niż zamknę portal. Zwłaszcza, że tam pod koniec są magowie. Chyba tam z 2 czy 3 magów jest na koniec. No to już tam, tak jak dzisiaj, żeśmy ten portal padł. Dobra, mamy to. Świetnie, udało się. Oczywiście tą walkę sobie zapisujemy szybko. Tutaj jest meduza. I tutaj jest Włodek, dobra, od razu tego Włodka obejrzymy, dobra, ale się cieszę, całe szczęście, czyli dzisiaj już sobie łapiemy tego peta, także udało się, jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony, dobra, tutaj zadaliśmy mu nie za wiele, w sensie Barbar, no Maguś tak samo się bardzo nie popisał, 211, ile zadał Kunegunda? Aha, okej, czyli Kunegunda go sama ubiła, my nawet nie musieliśmy walczyć. No wow, jestem pod wrażeniem. Dobra, i mamy jakąś, zobaczcie, broń 49%. Ja zapomniałem, że ja mogę przecież... mogę sobie przecież, jak mi wypadnie jakaś broń właśnie z lochu czy coś, to właśnie ona już będzie miała te wartości duże. Nie trzeba czekać na epik, tylko że to jest właśnie błyskawica. Ja z tego co kojarzę, z tego co wiem, jeszcze nie jest naprawiony ten błąd z runami. Więc w sensie nie wiem, czy jest, czy nie jest, ale nie chcę bardzo ryzykować, żeby brać. Chociaż w sumie generalnie byśmy mogli to przetestować. Na razie sobie zrobimy tak. I tak tą różdżkę magowi podmienimy, bo ona jest lepsza. Tylko powiedzmy, że sobie założymy te błyskawice 49% i pójdziemy na tego węża. Zobaczmy, czy to faktycznie sporo zmieni. Czy będzie jeszcze gorzej. No z tego co mówię, a bo to są nordycy bogowie, on jest odporny na błyskawice. I tutaj podobno akurat runy działają, więc no wydaje mi się, że chyba nie ma to sensu. Powiedzmy te 20 prób jeszcze na niego. Zobaczymy, czy faktycznie coś byśmy byli w stanie tutaj wykminić. No ale wydaje mi się, że chyba nie, tam mieliśmy jakąś próbę 9 milionów, także dobra, no zamieniamy z powrotem, robimy sobie tutaj dziurkę, miejsce na klejnot, pyk, dajemy to magowi, cyk, odzysk klejnotu, cyk, w ten sposób dajemy mu i chyba tyle, i generalnie tyle z tego co mi się wydaje. No i dobra, jeszcze powiedzmy na tego węża wydamy sobie, no zobaczymy ile, powiedzmy, że do 1000, ale może mniej, zobaczymy. Może akurat udałoby się, że szybciej by padł. Także no tutaj na tym zimnie, z tego co widzę, no próby podobne, jedna tam była jakaś bliższa. No nie wiem, ciężko to określić tak naprawdę, ale on też jest tutaj odporny na błyskawica, w nordyckich bogach niby te runy działają, więc no mówię, ciężko tutaj cokolwiek. Okej, padł, nieważne, nie było pytania, spoko. Zobaczmy sobie od razu tą walkę, żeby już tutaj nie musieć zapisywać. Wąż Midgardu, tutaj cyk, pierwsze odrodzenie zabraliśmy mu bardzo malutko, drugie odrodzenie zabraliśmy mu troszkę więcej. Trzecie odrodzenie, no tutaj już na pewno bardzo duże hity wchodzą przy tym trzecim odrodzeniu, krytyk 50 milionów, tutaj jeszcze kolejne odrodzenie, zobaczcie, no i 57 milionów i udało się go pokonać bardzo szybko, zobaczcie, wcześniej zużyliśmy na niego tyle grzybów, a teraz dosłownie chwila, moment, odkurza mi tam w tle ktoś, więc jakby sorki, jeżeli coś słychać. Tak więc, no tak jak mówię, dużo grzybów na niego wcześniej poszło, a teraz dosłownie odrobinka i pokonany. Więc spoko, jak tutaj wygląda, jeżeli chodzi o porównanie z Sonem? No expa mamy więcej, z tym, że mamy 6 tornad więcej, 8 nawet tornad, zobaczcie, z tego co widzę mamy więcej. Tak więc no troszeczkę więcej jest, jakby nie było. No i oprócz tego chyba inne lochy mamy wszystko tak samo, teraz jak tego węża pokonaliśmy, to już jest naprawdę dosłownie identycznie, więc jest nieźle, wydaje mi się. Nie wiem, czy są dzisiaj robi awkę, nie? Bo to jest akurat kluczowe w momencie, kiedy mamy weekend expa, to z tej awki na pewno naprawdę tego expa jest dużo, także no tak to wygląda. Dobra, więc git, z dzisiaj wieczorkiem jak będę robił awkę, złapiemy sobie tego peta, mam nadzieję, że się uda i będziemy mieć też 85, także no tak naprawdę celny odcinek został wykonany.
przekonany. Dobra, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję wam za odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję, subskrypcję z dzwonem, oczywiście jakiś komentarz, jeżeli was coś tam ciekawi, to piszcie, chętnie odpowiem. I wbijajcie na Discorda. Teraz przypiętych komentarzy tam bardzo nie będę robił, żebyście się bardzo do tego nie przyzwyczajali, ale Discord dla widzów jest też w opisie. Generalnie tam w opisie jest wszystko, także mam nadzieję, że po prostu z tego skorzystacie i tam sobie będziecie zaglądać po wszelkie linki i tak dalej, i tak dalej. To by było na tyle. Raz jeszcze wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.